Siemano, pokażę kopiowanie solo, zupełnie solo, bez żadnego znajomego, bez nikogo tam ze społeczności, bez żadnego innego trybu celowania, kompletnie solo. No, wymagania to mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów. I tutaj sobie już wstawiamy auto, które będziemy tracić, no czyli te darmowe LEG RH8. To jest jedno z wymagań. Drugie, no to potrzebne nam jest biuro, warsztat, garaż w biurze ten na 20 pojazdów. Minimum 20 tam wchodzi, czy poziomy to jest 60, no ale wykupiony tam warsztat. Warsztat, no bo będziemy musieli wjechać, zmienić kopii cokolwiek, żeby nam się ona zapisała. No i w ekwipunku 10 browarków. No 10 tych piswaserów, no bo będziemy je pili, żeby stracić tam przytomność, żeby nasza postać później w mobilce jakoś się z niej wydostała, bo już wtedy nie wolno tam przez żadną akcję ani inną pierdołkę się wydostać, po prostu trzeba będzie się uklać. Że no, upewnijcie się, że macie te 10 browarów. Ja tu akurat udaję się do bazy, no bo tu są za darmo. I tu sobie uzupełnię ich tyle, ile się da. No i wiadomo, no auto do kopiowania. No wiadomo, że najlepiej sprzedaje się EC z areny. Obojętnie, czy szok, czy koszmar. No byle to było to EC. Jak już mamy te przekąski, mamy mechanika w garażu, w biurze, darmowe LEG w mobilnym, no to wracamy po prostu do mobilnego. I tu będziemy musieli się dobrze wstrzelić. Ja to robiłem na playu, dlatego będę mówił X, a i gaz. No, będę mówił gaz, nie R2, RT na Xboxie, czy tam A, tylko X i gaz, AL i gaz. O, A i gaz to jest Xbox, X i gaz to jest PlayStation. Dlatego tak, wracamy do mobilki, wsiadamy do auta, które tracimy, czekamy aż odpali nam się silnik. Przechodzimy na start online, zestaw początkującego kryminalisty. Lewym analogiem najeżdżamy na kub i tutaj klikamy równocześnie ten X i gaz i od razu wciskamy guzik interakcji, żeby ją włączyć. Jeżeli klikniemy za szybko tego X lub A, no to nasza postać wysiądzie z samochodu. Jeżeli tam klikniemy za szybko ten gaz, klikniemy przed X-em, no to wyjedziemy z mobilki. No tutaj no, trzeba się po prostu wstrzelić dobrze, żeby nasza postać ani nie wyjechała, ani nie wysiadła. Czyli w zestaw kryminalisty najeżdżamy na kub analogiem X z gazem i od razu włączamy interakcję. No teraz dodałem szybciej gazu niż kliknąłem tego X-a lub A. Zależy Xbox czy Play. No zostańmy przy tym Playu, bo robię to na Playu. No to wyjechałem. No, tu trzeba się wstrzelić, no ale najeżdżamy lewym analogiem na kub i klikamy ten X i gaz i od razu włączamy ten guzik interakcji. To jest touchpad na Playu, na tym Xboxie to jest ten mały chyba z trzema kreskami. Nie, mały z tymi dwoma kwadracikami. Czyli start online, zestaw kryminalisty. Lewym analogiem zjeżdżamy troszeczkę na dół, żeby najechać na to kub i raz jednocześnie klikamy X i gaz razem i od razu przytrzymujemy guzik interakcji, żeby nam się ona otworzyła. Tu miałem kilka właśnie nieudanych prób, albo to kliknąłem za szybko tego X, albo za szybko ten gaz. No trzeba się po prostu wstrzelić, dlatego mnie tu albo wyjechałem, albo kurde, albo wysiadłem. No tu już będzie udana próba, czyli wjeżdżam, czekam aż się auto odpali, otwieram zestaw kryminalisty, lewym analogiem najeżdżam na kub, klikam X, gaz jednocześnie i od razu touchpad, żeby otworzyć tą interakcję. Jak się uda, zostaniemy w mobilnym, otworzy nam się interakcja, wtedy klikamy Y lub trójkąt, żeby wysiąść. Jeżeli to nam wyjdzie tak macie jak ja tutaj teraz, przechodzimy w ekwipunek, przekąski, piswaser, no i walimy browary,
aż nasza postać zemdleje. No jak pić te piwa? No klikacie raz, żeby wybrać to piwo, drugi raz, żeby wciskacie i trzymacie już do końca, aż wasza postać wypije całe piwo. Zobaczycie, że wyrzuciła butelkę, wtedy jeszcze raz X lub A i trzymacie ten guzik tak długo, aż ona wypije całą butelkę, a nie, że tam weźmie dwa łyki, wyrzuci flaszkę. Dwa łyki, wyrzuci flaszkę. Wtedy ona się nie upije, nasza postać nie zemdleje tutaj w tej, w tym mobilnym. A o to chodzi, żeby ona zemdlała, odrodzi się koło szpitala. Jak się odrodzi, wtedy udajemy się gdzieś na miasto, ale w takie miejsce, gdzie można zablokować górę, dach od naszej przyczepy, od mobilki. Ja tu akurat się pośpieszyłem, wyciąłem, żeby pokazać to miejsce, ale ci, którzy już no, grają, wiedzą, gdzie to będzie. Jest to akurat moja miejscówka, jest naprzeciwko szpitala, jest taki przesmyk, gdzie mogę wjechać mobilką. Wczoraj, jeszcze przedwczoraj do społeczności, tam na zakładce YouTube wkleiłem link do oryginalnego filmu. Ewentualnie go przypnę jeszcze raz w komentarzu, zobaczycie, gdzie tam koleś musiał wjechać, żeby blokować mobilne. No ja sobie tu poszedłem trochę na chuj się pchać gdzieś w jakieś kurwa piwnice, jak można to zrobić w innym miejscu, no ale to trzeba znaleźć takie miejsce. No, jak my się dostaniemy, tam wasza sprawa. Ja tu wzywam akurat buzarda, no ale udajemy się na miejsce, gdzieś na miasto, jak najbliżej biura, bo teraz to już nam będzie biuro potrzebne. Wzywamy wtedy mobilne centrum operacyjne i wjeżdżamy w takie miejsce, gdzie można zablokować naszą przyczepę od mobilki. To miejsce wam tu pewnie jest znane, blisko tu jest mechanik, blisko jest ten szpital taki. Ja tu wjeżdżam na lewo, blokuję kabinę, jak najgłębiej tu się pcham w to miejsce, żeby zablokować właśnie dach od przyczepy, od mobilnej. Wysiadamy, wzywamy auto, które kopiujemy, obojętnie z jakiego garażu. Kopiowanie nie wymagało na Stabilizaj Fruta, bo będzie dostawało tablicę z tego darmowego LEDzi, które jest w mobilnym. Jak już wezwiemy nasze EC, no tu czasami trzeba będzie się pośpieszyć. Ustawiamy je z tyłu, wsiadamy do naszego tego ciężarówki od mobilki, D-pad w prawo, żeby ją odczepić. Tu widać, ona tu skacze, tańczy, aż się iskry sypią. Teraz podjeżdżamy tu z tyłu i dajemy D-pad w prawo i potwierdzamy ten komunikat. On czasami właśnie, bo przez to, że ona nam tu skacze, może wywalić nas z komunikatu, ale jeżeli będziemy spamować D-pad w prawo i X lub A, potwierdzimy ten komunikat, odrodzi nas na drodze EC, którym kopiujemy. To EC dostanie tablicę z tego darmowego LEDzi, które tracimy, i wtedy jedziemy do biura, tam tyle wolnych miejsc, ile chce się zrobić kopii. Wjedziemy, zamawiamy do mobilnego kolejne LEDzi, które tracimy, a tym autem wsiadamy, dajemy D-pad w prawo, zmieniamy w nim cokolwiek. No najtańsze rozwiązanie jest to kolor tablic. Jak to zmienimy? Wracamy pod mobilkę, ustawiamy je z powrotem tak, żeby zablokować tam, żeby ona nam skakała tak kurde. No tam wiadomo, odczepimy, żeby stawiają nam te nóżki takie śmieszne. Ona musi nam tam tańczyć, wibrować, znaczy iskry sypią, wtedy podjeżdżamy z tyłu, a najlepiej to spamować ten D-pad w prawo i tego X-a lub A, żeby tam dostać ten komunikat, że jest pełne mobilne i potwierdzić. Ja tu miałem problemy wjechać, później musiałem z rozpędu. Wjechałem, ale jeszcze nie tak, nie zdążyłem. Postawiłem ją z powrotem na środku drogi. O, tak jak tutaj. Czyli zabieramy naszą ciężarówkę, podczepiamy tą naczepę, wjeżdżamy z powrotem w to samo miejsce. Tak, żeby ona tam nam blokowała się, wibrowała. Jak myślimy, że jest dobrze, to po prostu odczepiamy ją. Czyli D-padem przytrzymujemy chwilę D-pad w prawo, odczepimy tą ciężarówkę od tej naczepy, wsiadamy do EC, które kopiujemy, podjeżdżamy z tyłu i dajemy D-pad w prawo. Tylko mówię, no czasami trzeba będzie go pospamować, ten D-pad w prawo i A lub X, żeby tam potwierdzić ten komunikat, bo przez to, że ona nam tu skacze, no to z tego komunikatu może nas
wywalić. No to widać, ja tu wcześniej wjechałem dobrze, teraz nie mogłem, ale z rozpędu jednak wjechałem. I chuj, odczepiamy dipanem w prawo. Ta zacznie nam tu świrować. Nawet mi ją zdążyło odstawić, zanim potwierdziłem komunikat. Czyli jeszcze raz. Do tego, jak to się mówi, ciągnika ustawiam ją jeszcze raz. Tak odczepiam, żeby wibrowała, tam tańczyła, skakała. Podjeżdżamy z tyłu i spamujemy ten dipad w prawo i X, czy tam A, żeby potwierdzić ten komunikat, żeby go mieć i potwierdzić. Jak nam się uda, znowu z respina z drodze, na drodze dostaniemy tablicę z tego LG, które zamawialiśmy do mobilki. Wracamy do biura, wjeżdżamy do mechanika, zmieniamy w nim cokolwiek, do mobilki kolejne auto na straty zamawiamy. I tak trzeba, no niestety, za każdym razem tutaj ustawia. No. Ktoś chciałby to zrobić ze znajomym, to może poprosić znajomego, ale wtedy by musiał wywalać wam na bok non-stop tą naczepę od mobilki. Ale to nie po to nazywa się kopiowanie solo, żeby prosić znajomego o pomoc. Że no, szału dupy to nie urywa, no ale jest to zawsze jakieś kopiowanie, zawsze to solo, bo większość ma problemy, zwłaszcza na Xboxie, nie mają do kogo dołączać z innym celowaniem, a tu w ogóle nie jest to wymagane, także no, jest to zawsze jakieś kopiowanko. Na razie to tyle, jak pokaże się coś lepszego, to też pokażę, ale cały czas działa to baza bunkier i cały czas działa to od pani Baker, także wasz wybór, z którego kopiowania skorzystacie. Elo.